Na szkopule przygotowałem Wam do wykonania w Pythonie kilka zadanek od A4A do A4F, które mają zesplitować nasze wejście, a następnie w tak utworzonym zbiorze przebiec przez niego i wykonać na nim pewne operacje typu wyszukaj największą bądź najmniejszą, policz jaka jest suma, która to jest kolejna wartość i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy to omówić. Oczywiście na szkopule musimy wczytać nasze wejście, ale ja tutaj nie będę tego wczytywał, tylko ustalę sobie na stałe o takie wejście. Zobaczmy zresztą, czy ono będzie prawidłowo wypisane, nasze wejście. Zapiszmy to i uruchommy. No tak, to jest nasz tekst. Został ponownie wypisany. Ale my oczywiście chcemy go zesplitować, bo chcemy każdy z tych elementów, każdą z tych liczb mieć osobno. Czyli nasze wejście równa się wejście i funkcja split. I teraz zobaczmy, jak wygląda nasze wejście. Jak widzimy, to są oczywiście cały czas teksty, ale już rozdzielone do postaci listy. Jest to zbiór, czy jak to woli w tym wypadku lista kolejnych, no jeszcze nie liczb, tylko tekstów. Spróbujmy je zsumować. Dla każdego elementu z tego zbioru i in zbiór wejściowy będziemy wykonywali taką operację. Przy takim zapisie i będzie równe 1 i wykonają się te rozkazy. Potem i będzie równe 5 i wykonają się te rozkazy, które tu pod spodem wpiszę. I będzie 9 i i będzie przyjmowało kolejne wartości z tego zbioru. Więc co my musimy zrobić? No po pierwsze zamienić te elementy na liczbę, czyli nasze i ustawmy na int z i. To będzie liczba całkowita. A potem dodajmy to do jakiejś sumy. Niech to będzie zmienna suma równa się to, co było do tej pory zsumowane, plus kolejna liczba, czyli i. Oczywiście suma na początek musi ileś wynosić, no bo ile ona wynosi w tym momencie? Dodaję suma plus i, ale ile ona wynosi? Trzeba by tą zmianę zainicjować. Ponieważ jeszcze nic do niej nie dodałem, no to oczywiście ona na początek wynosi 0. I teraz już możemy zsumować wszystkie elementy tego łańcucha tekstu. Wypiszmy je na koniec oczywiście już za pętlą. Będziemy wypisywać tylko raz to, więc muszę się cofnąć do początku, do pierwszej kolumny. Print suma. Sprawdźmy, czy to zadziała. No tak, zamienił to na liczby i zsumował. Bardzo dobrze. To może ten poprzedni przykład, też zamknijmy. Ten zapis możemy sobie troszeczkę skrócić. Zamiast suma równa się suma plus i, napiszmy suma plus równa się i, co oznacza do siebie samego dodaj i. Jak się domyślamy, można też zrobić siebie samego wymnóż razy coś, siebie samego, od siebie samego odejmij jakąś wartość i tak dalej, i tak dalej. Ale my chcemy do sumy dodać wartość i. Ten program oczywiście działa w tym momencie tak samo, co zresztą sprawdzimy. Oczywiście 39. Dobrze. Teraz chcielibyśmy znaleźć wartość na przykład minimalną z tego zbioru. Potrzebuję w takim razie niezmiennej suma, tylko niech ona będzie minimalna. Oczywiście musimy liczbę zamienić, kolejną wartość tej listy zamienić na liczbę, żebyśmy mogli właściwie porównać, czy już znaleźliśmy minimum. Jeżeli szukamy minimum, to na początek musimy ustawić wartość minimum na jak największą wartość. Taką, która będzie większa od wszystkich tych elementów, które przeszukujemy. Muszę wiedzieć zatem, że one są z jakiegoś przedziału. Umówmy się, że nie mamy tutaj liczby większej niż 1024. Ustawmy zatem na 1024 minimum i teraz będziemy wykonywać takie porównanie. Jeżeli nasze minimum jest to, co do tej pory uznawaliśmy za najmniejsze, jest większe od tego, co znaleźliśmy, to znaczy, że to, co znaleźliśmy, jest
tak naprawdę tym minimum, a nie to, co do tej pory było uznane jako minimum, to wtedy muszę co zrobić? No, minim muszę podmienić na tę wartość, która została znaleziona. Innymi słowy, jeżeli znajdę jedynkę, no tu akurat jedynka jest na samym początku, to co się stanie? No, jedynka jest mniejsza niż 1024, a zatem minimum będzie jedynką. Przy kolejnym obiegu i będzie wynosiło 5, czy 5 jest mniejsze od 1, bo minim już jest 1? No nie jest, a zatem nie podpiszę tej piątki pod minim, pozostanie jedynka, aż dojdziemy do ostatniego elementu. Sprawdźmy, czy to zadziała. Minim. Rzeczywiście wypisał jedynkę. Dobrze. To jeszcze taką ciekawostkę zrobimy. Sprawdźmy, na której pozycji jest liczba 3. Jak widzimy, ona jest w dwóch miejscach. No więc umówmy się, znajdźmy ostatnią pozycję, na której występuje liczba 3. Jak to zrobić? Zmienimy sobie teraz nazwę tej zmiennej na pozycja. Oczywiście pozycja znaleziona w tym wypadku wynosi na początek 0, bo jeszcze jej nie znaleźliśmy. Przebiegamy przez wszystkie elementy tego zbioru i musimy sprawdzać, czy znaleźliśmy liczbę 3. No to sprawdzamy. Jeżeli nasze i jest równe, przypominam, sprawdzenie, czy coś jest równe, to jest podwójne równe się, jest równe 3, to wtedy znalazłem właściwą pozycję. No ale jak to zapamiętać? Czy ja wewnątrz tej pętli wiem, która to jest pozycja? Nie. I to jest kolejna wartość tego zbioru. A jak mam sprawdzić, która to jest wartość tego zbioru? Właśnie po to mam zmienną pozycja. Pozycja za każdym razem, kiedy wykonuję tą pętlę, będę ją zwiększał o 1. Pozycja plus równa się 1, czyli powiększ pozycję o 1. I jeszcze sobie dodajmy ten równe 0, bo jeszcze nie został znaleziony taka wartość. I teraz tak, jeżeli jest równe 3, pozycja nam wzrasta, to ten jest równy pozycja. Jak to działa? Zauważmy. W tej pętli wykonuję te rozkazy w kółko, podpisując za każdym razem pod i kolejne elementy z tego zbioru. Dla i równego 1, 5, 9, 7 i tak dalej. W związku z tym pozycja będzie zmieniała się na 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Czyli wiemy w tym wypadku już, który raz wykonuje tę pętlę i który raz wykonuje te rozkazy. Jeżeli i jest trójką, no to muszę zapamiętać wartość, pozycja. Jeżeli trójka się powtórzy, to jeszcze raz nadpiszę. I w tym wypadku, jeżeli wypiszę teraz ten, to będzie ostatnie wystąpienie liczby 3, co zresztą sprawdzimy. Rzeczywiście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak jest, na siódmej pozycji wystąpiła ostatni raz. Jak widzicie, musiałem tutaj dodać dodatkowe dwie zmienne. Jedna do tego, żeby jeszcze liczyć, który to jest obieg pętli, a druga, żeby zapamiętać ten właściwy, ponieważ pozycja po kolejnych razach oczywiście by nadal rosła. Myślę, że po tym omówieniu jesteście w stanie już wykonać wszystkie zadania, które dla Was przygotowałem na Szkopule. Dziękuję.